Co ty chcesz? O Jezu Chryste, panie. O, ja se zjem. Co ty mnie bijesz? Za dużo sobie pozwalasz, kurde. Ała, ale że ty mnie zaraz zabijesz i bez perły? Hej, cześć, witajcie z tej strony ja. Tak, to z tej strony ja. Zobaczcie sobie nazwę kanału, a skoro już tam jesteście na dole, to zasubskrybujcie ten kanał. Zostawcie łapkę w górę. I nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jak wam minął dzień. Mi minął chyba git, tak mi się zdaje. No i co? Dzisiaj odcinek taki, że idziemy sobie po elytrę. Więc sobie skaczemy cyk teraz tu na dół. Ogólnie już idę w stronę portalu do endu, tak, chyba tak. Mam 4 perły. Głównie po to, żeby właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale tam jest portal, jak się jakby wchodzi, wiecie. Się wchodzi właśnie do endu i tam jest właśnie tak jakby pseudokraina, nie wiem, czy to tak mogę nazwać. Ten taki portal jakby, przez który się wchodzi, to tam trzeba mieć perełkę. Chyba też się da wodą wejść, tak mi się zdaje, ale ja będę wchodził perełką, wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy to takie bezpieczne, ale wiecie, ja wchodzę perełką starym dobrym sposobem, nie chcę się bawić w jakieś inne rzeczy. No i co, przechodzimy sobie już teraz właściwie do takiej nudnej części odcinka, bo ja właściwie tych odcinków nie montuję. Znaczy... Częściowo montuję. Zobaczymy. No to tak. Kurde, nie, ja bym w razie czego tędy szedł, bo wydaje mi się, że idę na złe kordy. Chociaż nie, tutaj na 900, czyli tu 400 kratek, tak mi się wydaje. Czy tam, na, nie, nawet więcej. Czyli idziemy cały czas tutaj. Kurde, jednak najbliżej ten portal nie był, ale wiecie to. Dobra, wiecie co, ja to dla bezpieczeństwa zobaczę. Sorry, że teraz macie ścianę ekranu. Ale ja chcę zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Screenshoty, tak? Dobra. Screenshots. To jest dokładnie... Ale czy ja mam w ogóle to zapisane? Bo jak nie, to trochę lipa. To jest... To są kordy chyba mojej bazy aktualnej. Tak, to są kordy bazy. A gdzie ja mam kordy... W sumie wiecie czego kordy. Portalu. Tu są. Piszę tu gdzieś? A, ładuje się. 900 na 1300. Czyli w tą, 400, a w tą 500. Czyli możemy w sumie tak na ukos iść. To dobrze szedłem, kurde. Ja mówię, że źle. O, tu już się chyba te góry... Tak, to jest to źródełko lawy. Czyli cały czas dobrze szedłem. I w ogóle zabiję sobie może jakieś świnki po drodze. Bo z jedzeniem lipa. Ogólnie farma automatyczna działa, tylko trzeba po niej trochę przyawczyć. Ona nie jest taka, wiecie, że o, tyle kuraków i już tyle pieniędzy. To po prostu, wiecie, przydałyby się takie 3 farmy i przydałoby się dużo kuraków, bo jak ja mam tam, nie wiem, 30 kuraków, to powiedzmy one dają jajka, no nie wiem, 30 na 10 minut. Z tych 30 się wykluwa 15 i te 15 rośnie kolejne 10 minut, czy jakoś tak, no to wiecie, to trochę... Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale wiecie, o co mi chodzi. Mniej więcej o to. Jeszcze przed właśnie wejściem do endy chcę trochę tego jedzenia wyfarmić, ale myślę, że jeszcze będzie szansa. Czyli tak, tu będzie 300 kratek w tą stronę i w tą stronę będzie 150, tak? Jeżeli dobrze liczę. W sumie nie jest aż tak daleko do tego. Tak szczerze myślałem, że będzie trochę dalej. Chociaż nie, w sumie bliżej. Bo zawsze mi się wydaje, że tak blisko, blisko, a później wychodzi, że chyba 1500 kratek do tego mam, czy jakoś tak. Więc wiecie, o co chodzi, ale tu już prawie jesteśmy i to będzie gdzieś tutaj, jak się idzie na wprost całkowicie. No to właśnie w tych górach jakoś schodziliśmy ostatnio. Dobra, no to po prostu ja sobie tam pójdę. Kurde, 17 chlebów. To jest moje ostatnie 17 chlebów. Nawet nie zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jakiejś innej farmy. Typu, wiem, że są farmy jakieś, wiecie, złota. Farmy złota na pewno będziemy robić. O Jezu, ale klatka już był przez chwilę. Wiecie, na pewno będziemy robić taką farmę złota typu, że pigliny. Netherowe zombiaki. Kurde, wiecie, przez te pigliny teraz nie pamiętam, jak to się nazywa. Kurde, nie wiem. Pigmeny, o, dobra, pigmeny. Pigmeny to się nazywa. Farmę, że wiecie, zabija się pigmenów, w sensie w farmie i z nich leci loot i exp, nie? O, tu się wkopywałem. Dobra, więc tu mamy... No pytanie, czy to jest... Tak, to jest do tego. Dobra, zejdźmy tu sobie. Albo nawet nie wiem, czy sobie wody nie puścić, tak o. No, i w sumie już jesteśmy, nie potrzebuję kordów. Więc sobie zejdźmy. O Jezu, ale klatkarz był... Kurde, no i nie zabieram tego jedzenia. Później będę potrzebował. Kurde, trochę słabo.
Aha, no i tu się tak dziwnie wkopałem. Tylko wiecie, teraz wiem na pewno, że to było gdzieś tutaj, wyżej. Tylko pytanie, gdzie? Czy tutaj, czy po jakiejś stronie? Wiecie, o co mi chodzi? Czy tutaj, czy tutaj? Kurde, no i teraz nie będę wiedział. Mogę zobaczyć teoretycznie kordy 917. Czyli to będzie w 17 nade mną. I 315 to jest w tą stronę. Okej. O kurde, Silverfish. I nade mną gdzieś. Wal się na łeb. W ogóle ja mam strasznie słaby miecz. Patrzcie na to. Sweeping Edge. Kurde. No ale dobra, trudno. O, i nade mną jest gdzieś ten portal chyba. Ta, idealnie. Dobra, jesteśmy. Dobra, mamy portal. Ja sobie wyrzucę jeszcze niepotrzebne itemki. W ogóle sorry, że tak dziwnie gadam, może cicho, ale już trochę to nagrywam, jak to jest tak, które dziwniej. O kurde, żebym się nie patrzył Edkowi w oczy, bo to będzie trochę słabo. Tak okrążyłem trochę kamerą. O, dobra, wyłączyło się. Żebym ja teraz nie spadł, ja pierdzielę, ale stres. Jeszcze mi shift zaraz puści. Będzie totalna żałoba czy coś. Dobra, więc tak, teraz sobie tutaj pójdziemy, żebym nie spojrzał żadnemu Endermanowi w oczy, bo będzie teraz słabo. No raczej, że słabo. Dobra, jesteśmy. Żebym. Nie, nie pamiętam. Kurde, ale to jest ciężkie, nie? I żeby nie było, ja już sobie zablokowałem na normal. W sumie na normal, jak dziwnie powiedziałem. Zablokowałem sobie, bo tak, teraz będzie mi teoretycznie się ciężej farmić te Witherowe szkieletony, bo tam się właśnie zmieniało levela i w ogóle. Dobra, teraz tak, patrzmy się w ziemię, żeby nie dotknąć. I były takie portale. Pytanie, gdzie jest jeden z nich? One się chyba respią, jak się zabije smoka? Tak mi się wydaje. Nie, żeby się nie popatrzeć żadnemu. Najwyżej się zabije jednego, jeden to nie problem. Nie no, one na pewno są te portale, tylko nie wiem właśnie gdzie. Trzeba będzie ich teraz szukać. O jest, widzę, tam jest. Dobra. Widzicie takie z bedrocka? Ty! Ja tu wyrzuciłem itemki w poprzednim odcinku, jak tu byłem i. Ten, i one nadal są. Dobra, czyli to będzie gdzieś tu, czyli tutaj most trzeba zbudować. Patrz, jak ja dobry jestem. Grało się w Bed Warsy. O kurde, nie, dobra, nie robię, bo jeszcze zaraz spadnę do Voida. A tego byśmy chyba nie chcieli. Znaczy, wy byście chcieli, ja bym nie chciał. Dobra, teraz trzeba tu jakoś wejść i perełki sobie wziąć. Zrobię sobie tutaj jakieś schody, wiecie? Cyk, 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 cyk. Takie niestandardowe trochę, ale wiecie. Schody to schody. Mogą być po prostu. Znaczy, mają być, nie mogą. Okej, coś takiego. Cyk, cyk. Ile jeszcze? O, tutaj. Cyk, cyk. Dobra. I jeszcze ja bym z drugiej strony, wiecie, tak dla bezpieczeństwa, zabudował. Oja, gościu. Chryste panie. Dobra, cyk, zabudujemy sobie tutaj, wiecie, żeby ta perła, nie wiem, w sensie bezpieczeństwo, wiecie o co chodzi. Dobra, i teraz bierzemy sobie perełkę. O, działa. I jak widzicie, jakbym miał teraz farta, to bym się. O, w ogóle. Owoc chrusta sobie z ciekawości wezmę. Czemu ty mnie bijesz? Jezu, jak się wystraszyłem. Czemu on jest taki dziwny? Który to mnie bije? Ty taki kozak jesteś? Gdzie jesteś? Który to? No. Dlatego się patrzy w ziemię. Jezu, zauwału dostałem. Który to? Ty taki kozak jesteś? Dzięki za perłę. Zwróciłeś mi. Dobra. Nie wiem, czy będzie na tyle. Na tyle materiałów, żeby, wiecie, dotrzeć do jakiejś w ogóle wieży. Dobra, może ja bym dla bezpieczeństwa zapisał kordy, chociaż to. Cyk. Zapisałem. Chociaż to i tak mało zmienia. O kurde, prawie bym się im popatrzył w oczy. XD. Ja myślałem, że to jest jakiś ten, budowla taka. Dobra, ja bym po prostu szedł na kordy plus, czyli tu i tu. W tamtą stronę. Po prostu sobie tak iść. I myślę, że pójdę na tą wysepkę dalej. Kurde, za mało przecież. Za mało tego wziąłem, kurde. Przecież ja na samo dotarcie tutaj chyba zużyłem 3 staki, znaczy 2 staki cobblestone, a co dopiero na. Nie no, nie będę tutaj tak ryzykował. Po prostu sobie chodźmy. Na spokojnie. Wiecie, później będzie elytra, zrobi się jakąś farmę gunpowdera. Zrobi się farmę trzciny cukrowej. Znaczy, no w sumie tak. Papieru, paper. No i się będzie fajnie. Tak, będzie się fajnie. Grało się będzie fajnie, bo będzie fajny transport i przez to będziemy mogli o wiele fajniejszych budowli robić, bo będzie fajniejszy transport. No i wiecie o co chodzi, nie? Kurde, chyba będę musiał trochę pokopać tego. Kurde, wiecie czego? Tego.
Endstone'a? Tak, Endstone to się nazywa. Jezu, strasznie tego za mało wziąłem. Ja myślałem, że to kurde. Będzie S. A to nie jest S. No wiecie, mógłby mi by zabić te gundwiaki. Ale no, jak się uzwą... Uźwą mnie. Jak to się mówi? No użrą mnie. O. Albo nie wiem. No dobra, nieważne. W sensie po prostu się sfokusuję na mnie, no to nie będzie fajnie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dur. Kurde, ale tak serio, to... Chyba nigdy nie byłem tak, żeby elytrę na survivalu sobie pozyskać. Ale kurde, powiem, że... Nie jest to najłatwiejsze. I chciałbym wrócić elytrą, chociaż nie wiem. Kurde, nie wiem. Najłatwiej to w sumie by było znaleźć drugi taki portal i po prostu nim wrócić, bo nie wiem, czy tak się w ogóle da, ale powinno. Kurde, trochę słabo. A wiecie czemu słabo? Bo nie ma. Było i nie ma. Tak o. Nie, a tak serio nie ma. Myślałem, że te statki są częstsze. Nie no, w sensie wiecie, ja mam czas, nie. Widzicie o co chodzi. O, cykniemy perłę. Zjemy sobie chłeba. Ty, ale to muszę ja to szybko znaleźć, bo przecież ja jedzenia nie mam przy sobie tyle. A tutaj? Dobra, tu jeszcze mogę przejść. Ja już myślałam, że będę musiał perłę cykać. Nie no, w sensie wiecie, tych perł to trochę jest. Z perłami raczej problemu nie ma. Szczególnie, że tu tyle etków jest, że masakra. Ty, ale ja myślałem, że to będzie trochę łatwiej to... Wiecie, zdobyć elytrę. Ty, ale wiecie, w sumie fajne itemki też mogą być w tym. Jakieś złote marchewki może? Ciekawe by to było. W sensie w tych statkach, wiecie. Ale w sumie teraz mamy fajny nawet teren, bo ja idę teraz wprost i teoretycznie nie wiem, czy to jest takie dobre, bo teraz plus minus wokół mnie mogą się respić te statki, a na przykład no na wprost na przykład siedzę z respi za 1000 kratek i ja sobie teraz tak idę i mi się nudzi, nie? Jest trochę dziwnie. Ja sobie zjem chlebek, jakbym się zaraz miał klepać setkami. Znaczy na razie się nie zapowiada, bo jest cały czas prosty teren. O! Widzicie to? O kurde, Edek. O dobra, widzę cię. A ty słaby jesteś, gościu. Co ty chcesz? A, tu jesteś. Przez chwilę myślałem, że to normalny Edek. A czemu ty się w A, perły mi jeszcze nie dał, skubaniec. Tu jest portal. Ten wiecie, portal. I w sumie dla bezpieczeństwa... Nie no, żartuję, nie będę się tepał. Ale wiecie, wiemy, że jak już by mi się kończyło jedzonko i bym nic nie znajdywał, to po prostu przy najbliższym portalu byśmy wrócili. Bo tutaj chyba nie ma nic. Dobra, tu nie ma. Dobra, ja sobie pójdę tędy. I z tego co wiem, to w ogóle te portale, one w jedno miejsce teleportują. W sensie tam, gdzie weszliśmy. Więc nie będzie problemu z tym, że ja się zgubię, nie? Dobra, jednego takiego ja bym sobie nawalił na łeb. W sensie, wiecie, dla enderperły. Dobra, takiego jeszcze jednego bym się... O, on ma i w ogóle hita nie chce zadać. O, dobra, aha. Kurde, looting by się na tym mieczu jednak przydał. Więc idziemy sobie teraz na wprost cały czas. Nie wiem, czy ja coś źle robię, możliwe. Tak mi się zdaje. No bo trochę już tego nie znajduję. A raczej to się chyba znajduje, nie? Czy nie? Ej, nie no, ale bez jaj. Czemu ja tego nie mogę znaleźć? Bo co, bo to jest na małych wysepkach? Bez jaj. Dobra, cyk. Perły trochę wyżej cykniemy. Cyk. W sumie nie, tak się chyba nie cyka perł. O, jest! Jest, mamy to, widzowie. Pokczampy. O, biegnie do mnie wkurzony Edek. 2 hity, 3 hity. Tylko niepełne hity. Chodź tu do mnie. Robactwo małe. Boję się, że tam... Nie, dobra, tam nic nie... Ale chyba nie dropnął perły. Dobra, w każdym bądź razie i tak jest challenge udany, bo mamy elytrę. Znaczy wiecie, ogólnie jeszcze trzeba powrót zaliczyć, bo się okaże, że zdechnę i będzie... Będzie śmieszny odcinek. Nie no, chyba nie powinnam zdechnąć, nie? Jak coś, to portal był w tamtą. I chyba zużyłem tylko jedną perłę. Więc nie, da radę mi się wydaje. A nawet jeżeli to... O, and... The city on F the game. Nie, co? Jezu, ja nie wiem, co ja już dzisiaj mówię. The city at the end of the game. O, tak, perfekt. Dobra, chodźmy teraz. Wiem, że tu są shulker boxy. Zapomniałem kompletnie o tym. Weź, ty się wal na łeb. Porąbało cię. Tylko wiecie, ja nie wiem, jak się robi te shulker boxy. Wiem, że one lewitację dają. I dobrze mówiłem, znaczy pamiętałem.
Ile ta lewitacja trwa? Piszę tu gdzieś, tu nie piszę. Czemu to? Nie chcę tego. Lewitacja 0. Ok, dzięki. Tam jest nasz ten cel. Właściwie. O, te pałki też mi się przydadzą. I nawet nie wiem, czy nie skopać tego. Wiecie, o co chodzi, bo później na przykład te bloki będą potrzebne. Chociaż nie wiem, one się da, je się da skraftować, czy się nie da, bo jeżeli się nie da, to ja bym je z chęcią wziął te bloki. Ale teraz dziwnym głosem powiedziałem. Ja nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. A właściwie teraz. Dobra, chodźmy po te shulkery. W ogóle to jest Enderman XD. Tylko... O, nie, 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 nie. Bo ja bym zaraz dostał... No właśnie. O, dropnął, dropnął, dropnął. Skusisz. Skusisz. Nie, 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 nie. Porąbało cię. Dobra. No, ciebie coś swędzi. No, nie strzelaj mnie. No, porąbało cię. Skusisz. Ała. Pierdziele. Ty, a co jak ja bym go teraz zabił? Co się patrzysz na mnie? Ała. Dobra, no... Jaki to jest... Niedorąb. Walę cię na łeb, nóżki ci robią. O, dobra, dzięki. O kurde, no ja pierdzielę. Dobra, nie, ja cię idę wyjaśnić. Wkurzasz mnie już. Myślisz, że sobie możesz pozwalać wszędzie. No i znowu się tepnął. Jak może być takim dziadem, to nie wiem. Dobra. O, nie, 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 ja nie chcę być tak uziębiony. Dobrze, dobrze, że to dużo damage'a nie bierze ta lewitacja, jak się spadnie. Kurde, buty z feather fallingiem by się tu przydały. Gdzie ty się tepłeś, że ty mnie możesz tak bić? Dobra, idę sobie stąd, tu nic nie było. Więc mamy jeden odłamek i z tego się w sumie cieszę. Bo wiecie, z tego można już chyba zrobić jednego shulker boxa, z tego, jeżeli się nie mylę. Przefarbujemy sobie i to będzie służyć jako plecak. Więc w sumie koks, albo nie koks. Dobra, w sumie jakieś skrzynki bym tu zgarnął. Są tu skrzynki? Czy gdzie indziej są? Kurde, ubogie się to trafiło trochę. Nie powiem. Mogę tu jakoś wejść? Mogę. Ty, ale naprawdę tu skrzynek nie ma? Do bana to jest. Aż ja spadam na sam dół. Chyba chlebów starczy, mi się wydaje. Nie powinno być problemu. Zejdźmy sobie jeszcze na dół. Jak tu nic nie ma, jest szalkę. Dwa szalkery. Znowu lewitacja. No, Jezu, ale to mnie wkurza. Jeżeli by to mnie nie biło, to spoko. Ta lewitacja, bo ja się wtedy o sufit jakoś oprę, czy coś. I by było git. O, kolejny odłamek. Jak ty mi dropniesz, mordo, to mam dwa szalkery boksy. I to już będzie ciesząca mnie misja, czy jakoś tak. Sprawdzę jeszcze, ile trwa odcinek. 17 minut, git. Ja sobie wezmę łuka herbaty. O, dobra. Dobra, to w takim razie idziemy na górę. Typamy się perełką. Aha, ty tu jesteś. No i cyk. Dobra, już nie chcę się z tymi shulkerami walczyć. Znaczy, wiecie, zawalczyłbym jeszcze... Ty, ja nie podniosłem tego? Chyba podniosłem. Dobra, walić w sumie. Zabiję się jeszcze dwóch. O, tam jest. W ogóle będziemy musieli... Teraz pytanie. Chyba nie bierze się tego z silk touchem, co nie? No, oby. Dobra, chyba dobrze. Wal wiadro. Ja pierdzielę, dwa serca. Ale zawał serca. Ej, ja myślałem, że ja dorzucę tą perłą. Co jest nie tak? Ze mną czy z tą grą? Chodź tu, Edku. Ja wiem, że mam mało HP, ale mam zbroję. Gdzie jesteś? Skąd ty do mnie biegniesz? Nie ma go? Chyba nie ma. Wystraszył się. Aha, naprawdę się wystraszył. Ej, nie no, really? Śmieszkę. No, z czym ty do mnie walisz? Ja enderperłę potrzebuję. Nóżki ci robimy, gościu. No, ale czemu one się teleportują? Do bana jesteś. Wierzę o tym dobrze. Ale czemu one pereł nie dają? Jezu, dziecko z Downem, chodź tu. Ja pierdzielę. A. Ty, ale jak on mi teraz nie da perły, to ja będę w szoku, nie? Dobra, dał. Jezu, ale ile można, przecież ja tych Endermanów, nie wiem, jakbym się chciał, bym zmontował i bym wam pokazał, o co chodzi. Ale wam nie pokażę, bo pewnie nie zmontuję. W sensie, ile razy mi już perła nie dropła. Naprawdę. To jest pierwsza perła od wieków, to jest święta perła. W ogóle te pałki też można użyć do jakiegoś fajnego projektu, te endrody. Tak mi się zdaje. I na pewno jeszcze tu kiedyś przyjdziemy po te filary, bo z tych może, ja na przykład często na Creative albo coś budowałem z czegoś takiego rzeczy. Jezus, zapomniałem. Więc w sumie, no z Jezu, zapomniałem, że to jest ten głupi sufit. A w ogóle nie wiem, czy sens jest na to, że... A dobra, w sumie mogą tak, nieważne. Zjem sobie jeszcze jeden chlebek. Zaraz będziemy w ogóle wracać. Aha, ja już w ogóle nie wiem, w którym to kierunku był ten powrót.
Dobra, w razie czego ja bym zrobił tak. Skusisz. Dobra, Jezusie, no. Nie wiem, no co ja robię źle z tą perłą. Ja jeszcze skusisz. To nieźle, skuszę. No właśnie widziałem, jak skuszę. Ale tu chyba nie masz szans się zabić. Ty, ale patrzcie, jak już set mam zniszczony, nie? A ja go naprawiałem. On się chyba niszczy samym tym, że ja po prostu tam chodzę, XD. Nie no, ale po prostu dziwne to jest trochę, bo... Nie powiem. Chyba muszę zbierać materiały na to. No nie, no spoko. Drugie podejście... Ja pierdzielę, znowu on. Taki prześladowca. Dobra, szybko, szybko, szybko. Mam bloki, no 28 bloków, nie wiem, czy to mi tam starczy. Myślę, że trochę więcej by się przydało. Ale jeszcze bym chciał to zebrać, nie? Żeby nie było, że ja bez żadnych bloków wrócę. Znaczy wiecie, no i tak kiedyś tu przylecę elytrom. O ile mi się ją uda zebrać, kappa. Zebrać? No chyba zebrać. O nie, ja teraz dostanę, wiecie co dostanę od tego gnojka? Kurde, perła by się tu przydała. Ja nie mogę. Dobra, chodź tu, Enderman. My się lubimy. No chodź, no już nie bądź taki. Idziesz tu czy nie? Czyli jesteś inny. No idziesz! Ty, tak ty. A ty mnie chyba nie widzisz. Który ty? Chodź tu do mnie, dawaj. Byczku, nie masz psychy. A ty nie masz psychy zostawić łapki w górę, co? Dobra, no chodź tu, Edek. Edek, przyjacielu. Nie masz psychy tu przyjść. Ty, ej, ja naprawdę nie będę mieć zaraz jedzenia. No, Jezu, ale te Edki są upierdliwe. Chodźcie tu. Opierdzielam się z nimi. Chodźcie tu. Kurde. Szybko załatwiamy sprawę. Chodź tu. Ała, dostałem mocno od niego. Dwa Edki mnie biją. Ale że S? Ała. Dobra, będziemy ich tutaj bić. No chodźcie. Ała. Ale że dwóch Edków mnie bije? S? O kurde. One agresywne. Co ty chcesz? O Jezu Chryste, Panie. O, ja se zjem. Co ty mnie bijesz? Za dużo sobie pozwalasz, kurde. Ała, ale że ty mnie zaraz zabijesz i bez perły? Ty, zabijesz mnie zaraz. Kurde, 3 serca miałem. Ej, no, największy niefart życia. No, zostaw łapkę w górę, no. Ej, nie, no co jest? Owoc Horusu zaraz jem i mnie tepnie. 100% legit. Ej, nie, ale czemu te perły są w 1.16 takie słabe? Znaczy, chyba 1.16. Nie wiem, jaka to wersja, kurde. Chyba, że wykorzystać lewitację, którą oni mi zaraz dadzą i po prostu tam podlecieć, nie? To też jest jakiś pomysł. Myślę, że nie taki głupi. Dobra, w sumie to chyba zrobimy. Dajcie mi lewitację, no dawaj. Nie masz psychy. Nie masz psychy. No, chodź. S? Ale że ja jestem taki dobry w tą grę? Witam. Jak tam u ciebie, byczku? O kurde, oni mnie zaraz... Dobra, tepnął się, S. Dobra, rozwalmy to szybko. Dobra, jestem. Brawling stand, bierzemy. Potki z instant healem. Gościu, nie pozwalaj sobie. Ale strasznie słaby drop mam, nie? Nie wiem, o co chodzi. I tu powinno być... Powinna być gwiazda wieczoru, o ile się nie mylę. Dobra, zejdź mi. Jest! No i oczywiście strażnik. Porąbało cię, strażniku, że ty coś będziesz tu decydował. O, jest nawet, skorupka. Bierzemy sobie to, bierzemy sobie to. Spodnie. Dobra, ale ważne, że mamy elytrę. I możemy sobie nawet zrobić takiego screenshota na miniaturkę. O, sobie zróbmy tak. Na pewno będę chciał jakieś teksturpaki z tym wgrać. Że mam ten. O, proszę bardzo. I sobie F2 zrobimy. Proszę bardzo, na miniaturkę. Także myślę, że odcinek był fajny. Nie no, jeszcze nie kończymy oczywiście. Ale... Ale no, w ogóle ciekawe, ja jestem, okej, tak się używa elytry, idzie po mnie, czy ta elytra się szybko zużyje? Ona ma 400 użyć, tak? Czyli teoretycznie, no mending trzeba bardzo szybko zdobyć i szczególnie trzeba zrobić jakąś farmę typu farma golda na przykład, albo expa, totalnie jakaś farma expa po prostu, która nam da fajny exp, ale to jest fart życia, nie? To po prostu ja albo jestem dobry, albo mam farta życia, nie? To jest chyba to pierwsze, nie? Że ja jestem naprawdę dobry. Ej, ty, ja nie mam perły, żeby wrócić. No i teraz się zacznie bicie, kurde, Endermanów. XD. Dobra, Edek, szybko, chodź tu do mnie. Cyk. O kurde, ale ty skubany jesteś. Z elytrą się bić nie da do bana.
Gdzie ty jesteś? W ogóle mam klatę z Protection 3. Myślałem, że z czwórką. Perły mi nie dał. No jaki debil. Daj mi to. No, 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 no. Ty się walisz ze mną. Może ty? Nie, na razie nie. Jak ciebie zabiję? Albo ty mnie zabijesz. Gdzie jesteś? Tu. No, daj mi perłę. Jaki to jest niefart. Nie wiem, czy dobra, chyba próbujemy, widzowie, nie? Pokczampy, widzowie. Próbujemy jakoś? Wodą? Tylko żeby zaraz tego nie zniszczyć, nie? Aha, wodę straciłem. Ja nie straciłem. Mogę tu jakoś wejść w ten blok, czy nie mogę? Albo spróbować? Tak, patrzcie. O, o. Nie, za mało wody jest, mi się wydaje. Widzicie? Bo ja idę... Jestem. S? S Sabyniu. No i straciłem niby wiadro z wodą, ale wiecie, widzowie. Coś za coś. No, także teraz sobie wrócimy do prawdziwego życia. Ta, prawdziwe życie to nie... Przeliczyłem się trochę. W ogóle to jajko też trzeba będzie kiedyś ogarnąć i dać się do prawdziwego świata naszego, minecraftowego. W sumie cały czas jesteśmy w Minecrafcie. Ta seria już ma 8 odcinek, ja już mam elitrę. Jak widzicie w sumie. Idę sobie drugiego brewing standa postawić. Brewing stand, nie wiem, chyba tak się to czyta. Mam taką nadzieję. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeszcze sobie w sumie weźmiemy cyk. Moje rozkrzykeny. O kurde, one dużo dają. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że zostawiliście już łapkę w górę, subika z dzwonkiem. Siema Elo 320.